Cześć, jestem Adam. Dawno nie było u nas recenzji case'ów, pokrowców, etui i tak dalej, głównie dla iPhone'a, więc postanowiłem przedstawić Wam jeszcze dwa case'y, które nam zostały, gdzie się tam wykopałem. I na końcu usłyszycie jeszcze trochę o konkursie, w którym będą do wygrania obydwa case'y. Pierwszy pokrowiec, jaki chciałbym Wam przedstawić, jest to ten śmieszny silikonowy potworek, zresztą stąd wzięła się nazwa tej serii. Jest to case silikonowy. Już można na początek zauważyć, że nie będzie on na pewno służył nam przy upadkach. Niestety również przy założeniu na iPhone'a nie trzyma się on najlepiej nie tylko w ręce, ale ogólnie samego telefonu. Podczas wzięcia telefonu do ręki, zwyczajnie case przy pierwszych, lepszych gestach zwyczajnie nam się zdejmuje i po pewnym czasie mogą być tego jakieś efekty w postaci, nie wiem, okształcenia się tego silikonu, najprawdopodobniej tak może się stać. No i niestety przy każdym obrocie, próbie, jakieś tam przełączenia, podgłośnienia i tak dalej, case niestety nam samoistnie zdejmuje się. Jednak chciałem zauważyć, że na przykład tak jak jest na dole, case po prostu nie trzyma się i w żaden sposób nie chroni naszego telefonu. Może tył rzeczywiście jest jakoś tam zabezpieczony, jak się go trzyma, dosyć niewygodnie. Cały czas będę wspominał o tym, że case non-stop się zdejmuje. Case ten można dostać w cenie 80 zł, w zestawie dostajemy również folię na przedni ekran. I jest on oczywiście kompatybilny z iPhone'em 4 i 4S. Drugim dosyć nietypowym, albo też mniej spotykanym pokrowcem, tudzież case'em, będzie case serii POP. Wyróżnia się na pewno tym, że po włożeniu, co zresztą przychodzi z wielką łatwością, za pomocą tej podpórki można naszego iPhone'a oprzeć na bok bądź pionowo. Może to służyć nam na przykład do zegarka, czy głównie na przykład do oglądania filmów. Najlepsze jest to, że kiedy chcemy zdjąć już iPhone'a powiedzmy ze stołu, nie musimy grzebać się tam całymi dłońmi, żeby zamknąć podpórkę, wystarczy mały palec oraz serdeczny i mamy podpórkę zamkniętą. Bardzo podoba mi się to, że otwór na aparat jest dosyć duży, przez co nie będą robiły się żadne flary i tym podobne. Tutaj rozwiązanie z zakryciem przycisków jest dobrze rozwiązane. Zakrycia chodzą jako oddzielna część pokrowca. Tak samo jest to zrobione tutaj. Jednak znowu wyciszanie kompletnie nie ma dostępu, jest strasznie niewygodne. Jak dok, bardzo dobrze zabezpieczony. Gorzej jest ze zdejmowaniem telefonu, ale wiadomo, nikt nie zdejmuje pokrowców 24/7 w tygodniu. Tutaj jeszcze wspomnę o tym, że case bardzo słabo trzyma się w ręce i jest jeszcze bardziej masywniejszy niż w przypadku tamtego. Oczywiście wspomnę jeszcze o tym, że tu jest guma, coś w stylu silikonu. Tutaj plastik. W przypadku telefon na pewno będzie bardziej chroniony niż wcześniej wspomniany Monster Case. Jak wspomniałem na początku, będzie konkurs i rozdzielimy to na dwa takie mniejsze konkursy. I w pierwszym jest do wygrania Creatures Monster Case, jest to ten case. I aby wziąć udział w konkursie, należy śledzić nas na Twitterze i napisać takiego tweeta. No. I dać link oczywiście do tego tweeta w komentarzu pod tym filmikiem. Drugi konkursik jest to konkursik dotyczący tego case'a, case'a POP. I aby wziąć udział w konkursiku, należy polubić naszą stronę na Facebooku i napisać w komentarzu pod linkiem do filmu "Biorę udział w konkursie /POP", zresztą widzicie to teraz na ekranie. Udział można wziąć tylko w jednym z powyższych konkursów, więc wcześniej przed napisaniem tweeta bądź komentarza na Facebooku zastanówcie się, a wyniki zostaną podane za tydzień w środę 16 października o 20:00 na Facebooku. Jeżeli filmik się podobał,
łapkujcie, dawajcie do ulubionych, komentujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco. Do usłyszenia.